Dzień dobry, witam się z wami po raz kolejny, a dokładnie to po raz 25. A jeśli ktoś z was gości na moim kanale po raz pierwszy, to ja mam na imię Grzesiek i pokazuję tutaj modele rajdówek w skali 1 do 43. A dzisiaj zaprezentuję wam kolejny model od Agostini, Co prawda mój egzemplarz pochodzi z czeskiej edycji, ale bez obaw, u nas w Polsce. Także jest on na oficjalnej rozpisce od D'A i jest numerem 60 na tej właśnie rozpisce. Także jeżeli ktoś się w tym modele zaopatruje podobnie jak ja, Czyli kupuje je w kiosku razem z gazetką. No to w przyszłym roku będzie miał, tak bliżej połowy przyszłego roku, będzie miał możliwość już jego nabycia. A dzisiaj już za pomocą mojej krótkiej recenzji, mojego filmiku, będzie mógł sam stwierdzić, czy będzie na ten model czekał z taką trochę większą niecierpliwością, czy też nie. Sama miniatura, jakże się pewnie sami zauważyli, przedstawia model Peugeota 208T16, za kierownicą którego zasiadał Irlandczyk Craig Breen, na fotelu pilota Brytyjczyk Scott Martin. I załoga ta w roku 2014 była załogą zwycięską w rajdzie Akropolu. Sam model, jakżeście już pewnie zauważyli przez tą ponad minutę, wygląda bardzo ciekawie. Prezentuje się bardzo dobrze. No i nie będę ukrywał, że cieszyłem się bardzo, jak mogłem go nabyć już ładnych parę miesięcy wstecz, ponieważ ta czeska kolekcja, ona ma tam całkiem inny logarytm przypasowania tych numerków do odpowiednich modeli. No i jak go już sobie wcześniej oglądałem na zdjęciach gdzieś tam w internecie, no to cieszyłem się, jak się nadarzyła taka okazja, że nie musiałem czekać na niego tam praktycznie tam rok, tylko posiąć go już tam trochę wcześniej. No i właśnie dzięki temu mam możliwość zaprezentować go dzisiaj również wam. Zacznę od punktu pierwszego z swoich recenzji, czyli jak zwykle malowanie i kalkomanie, i powiem, że tak jak zawsze i ten model wyglądałem sobie dokładnie, przez tą swoją lubkę dokładnie tak. jak Filateliści znaczek pocztowy, no i przyznam się, że jeżeli chodzi o malowanie, to znalazłem tam może jakieś tam parę pryszczy, jakieś tam parę takich niedociągnięć, których tak naprawdę próbowałem, ale już wiem, że nie będę wam nawet w stanie pokazać za pomocą kamery telefonu. Rzeczy, które tam będę mógł pokazać, to wam pokażę w dalszej części swojego, swojego właśnie programu. Ale zaś, jeżeli chodzi o kalkomanie, no to nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. One są bardzo dobrej jakości. Jest i tutaj naprawdę. Jest ich naprawdę trochę na tym modelu, jest tutaj co pod tą lupką sobie oglądać, co czytać, ponieważ jak się o sami przyjrzycie, z każdej strony tutaj coś na nim jest nalepione. Także jeżeli chodzi o same kalkomanie, one tutaj sprawiają bardzo dobre wrażenie. A ja już wy, wyłączam ten kręciołek, żeby Wam się zbytnio nie zakręciło o głowie i pokażę Wam rzecz, która w tym modelu podoba mi się naprawdę najbardziej. No i ten samym punkt drugi mojego programu, jakim są oczywiście koła. Koła naprawdę tutaj zasługują na osobną pochwałę, ponieważ zwróćcie uwagę, zacznę tak jak zawsze, opona posiada, posiada naklejkę, kalkę z nazwą producenta, w tym przypadku jest to oczywiście Michelin. Same koła są bardzo bardzo przyzwoicie, a wręcz bardzo dobrze wykonane. Ja tutaj się nie doszukałem z tą, tą lubką na żadnym z nich, żadnych jakichś tam niedorubek, żadnych tam jakichś nadlewek czy coś tam, czego nie powinno być. Mało tego, tutaj akurat producent postanowił posadzić dodatkowego człowieka na lince z, z pędzelkiem, z jednym włosem, który miał za zadanie, jakżeście już zauważyli, yy, zaznaczyć, zaakcentować śruby mocujące yy, koło do. Do piasty i oczywiście na środku ten kopaczyk, który zasłania samą piastę. I zobaczcie od razu, jak to dużo ciekawiej wygląda. Jak tego nie ma, to ja często powtarzam. Wiem, że często się powtarzam, nie lubię się powtarzać, ale nie mam innego określenia na takie koła, w których jest odlane w tym plastiku, w tym tworzywie takie dołki lub wypukłości, że jest tam śruba czy nakrętka, nieważne, ale po prostu nikt tego nie zaakcentował, tak jak w tym przypadku, taką czarną kropką. Ja wtedy się wiem, że się powtarzam i mówię, wygląda to jak pusty talerz, a w tym właśnie przypadku wystarczyło tylko namalować raptem pięć małych kropek i tą szóstą większą, jako właśnie ten kołpaczek. I to wygląda już wręcz przeciwnie, czyli jak pełny talerz. Ale już nie chodzi mi tutaj o same malowanie, które te koło tak wręcz wywyższa wśród tych modeli, wśród innych modeli od D'Agostini, bo zwróćcie Pewnie, żeście sami już zauważyli, co się dzieje od wewnętrznej strony. Jest tam tarcza hamulcowa, mało tego. Yy, tarcza hamulcowa, a tutaj, tak, na godzinie 9:00, i z tyłu w zasadzie to wygląda tak samo. Tu, też na 9:00, znajdziemy szczęki, zaciski hamulców. I tutaj, w tym przypadku, to yy, szkoda tylko, że tych, właśnie tego jarzma hamulcowego, hamulców nie. Nie pomalowali jakimś tam innym kolorem, to już w ogóle by był spełniony, już bym tutaj piał z yy, zachwytu, ale mimo tego te szczęki, zaciski, dokładnie hamulców, wyglądają i tak bardzo fajnie. One wręcz widać w tym korpusie, te tłoczki. A nie tak jak w niektórych przypadkach się zdarza, że ja tą lubką się przyglądam, czy to nie jest jakiś tam skwarek, czy to nie jest jakaś tam po prostu nadlewka, jakiś tam błąd, po prostu w sztuce. Tutaj nie trzeba się tego domyślać. Ale najciekawszą i największą cechą, zaletą tych. Tego koła uważam, bo ja się spotkałem z tym, no może nie pierwszy raz, ale bardzo rzadko się to, za, to, to zdarza i muszę Wam to pokazać jak najbardziej z bliska. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na tarczę hamulcową. Może pomogę Wam tą swoją lubką, która powiększa 5000 razy. Ta tarcza hamulcowa jest narzynana, ona jest nacinana naprawdę. Jak to zobaczyłem, o z tyłu to będzie bardziej widać, jak to tak dam pod kątem. Jeżeli ktoś to ogląda na ekranie smartfonu, to podpowiadam, że może się to powiększyć tak samo jak zdjęcia się powiększała się na ekranie smartfonów. Bo naprawdę warto to zobaczyć, to się powtarzam, często nie zdarza w modelach tej skali. Przypominam, te modele nie są dużo większe od popularnego matchboxa. A widział ktoś ma matchboxa z, narzy z narzynanymi tarczami hamulcowymi? No jeżeli ktoś widział, no to proszę pisać w, w komentarzu. Ja tutaj naprawdę dlatego się tak tym jaram i punkt kół, temat kół, już mam świadomość, że przeciągłem. Dobra, zamykając temat tych kół, to jeszcze pokażę Wam, że mają bieżnik, co nie jest oczywiste i teraz będę to podkreślał, tak jak do tej pory, do 24 mojej recenzji bodajże, która się tyczy Opla Ascona, Ascony 400, to ja do tej recenzji jeszcze cały czas się również powtarzałem, mówiąc, że o, opony posiadają bieżnik, co jest standardem, no to właśnie Opel Ascona właśnie uświadomił mi, że bieżnik jednak nie jest standardem. Ponieważ on tam miał sliki. <sleaky> sliki wyraźnie Monte Carlo. Yy, powtarzam. Jak ktoś chce zobaczyć dla was na własne oczy. No to odsyłam do, właśnie do poprzedniej. Mojej 24 recenzji właśnie Opla Ascony. No to zobaczę jak tamte opony wyglądają biednie. Tutaj bieżnik jest. Dosyć nawet fajnie wykonany. Ale ja już zostawię te koła. I lecę dalej. Punkt trzeci moich, moich recenzji. To jest oczywiście końcówka układu wydechowego. Jest ono tutaj fajnie za, zaakcentowane. Jako rura wydechowa. Co prawda ta rura to jest taka. Tylko pół milimetrowa, bo dalej to jest zatkana. Ale dosyć ciekawie wygląda. No i wygląda przede wszystkim jak rura, a nie bolec. A dobrze wiecie, jak ktoś śledzi mój kanał, że ja bolcom mówię nie. A tutaj jest to fajnie zrobione. Następna rzecz, która mi się podoba i zasługuje na pochwałę są tylne światła. Yy, tylne światła dosłownie takie jak w peżocie, Nic a nic się tutaj do nich nie czepie. Szkoda, że ta stopka... Tutaj, jeżeli chodzi o światło, no, od góry akurat tym swoim wskaźnikiem nie pokażę, ale tutaj, jak, jest, jak są uchwyty tego skrzydła, tego spoilera, to widzicie tam na tych piątych drzwiach. Jest ta stopka, i ta stopka, szkoda, że nie jest dodatkowym właśnie elementem z takiego czerwonego tworzywa, tylko jest kalkomanią naklejoną, ale fajnie, że to zaakcentowali. Jak już pokazuję Wam ten tył, to zwróćcie uwagę, jak tutaj też te prążki, te równoległe linie na szybie. Możecie w komentarzach pisać, bo ja nie wiem, czy to jest jakaś roletka. Czy to są te druty, które w zimie mają za zadanie rozmrażać po prostu tylne okno? Podejrzewam, że właśnie to drugie, a nie jakaś tam roletka. No ale właśnie, nie zapominajmy, że jesteśmy, jesteśmy w temacie lamp. I tak otaczając jeszcze ten model do przodu, to jeszcze tylko tak po drodze pokażę wam, jak również tutaj fajnie zaakcentowany ten element bodykitu. I również teraz, dwa, trzy, cztery kropki, które pewnie rysował ten sam. Ten sam pracownik odpowiedzialny za zaznaczenie śrub na kole, ale fajnie takie właśnie drobne elementy, takie yy, małe szczegóły bardzo podciągają odzorowanie re, re, realistyczności tego właśnie modelu. Podoba mi się to, drobne rzeczy, a cieszą, no ale o, jeszcze pokażę Wam w punkcie, w punkcie właśnie lampy przednie oświetlenie, no oświetlenie, które nie świeci w tym przypadku. Ale zwróćcie uwagę, jak ono jest również szczegółowo i fajnie wykonane. Ja tylko przypominam, podkreślam, to jest model z gazetki. Ten model, on w, na naszym rynku on będzie kosztował nie więcej jak 75 zł razem z gazetką. Yy, dlatego jak ktoś jest zorientowany na rynku modeli, no to, no to ma świadomość już w tym momencie, że to jest akurat dobra cena, jeżeli chodzi o model tak właśnie wykonany, z taką jakością choćby nawet tych świateł, które w tym momencie pokazuję. Jeżeli chodzi już o te lampy tylne, przód, pełna dycha, nie mam do, do, do nich żadnych zastrzeżeń. <laughs> Następna rzecz, na której się skupię, to będą wloty i wyloty. Przedni grill, tak jak widać, jest dość pokaźnych rozmiarów. Fajnie go tutaj zrobili tą taką chromowaną ramką. Szkoda tylko, że te w dolnej części właśnie zderzaka ten on jest taki zaślepiony, nie zrobili tego. O, teraz to dobrze widać. Nie są to prawdziwe wloty, tylko jest to wręcz taki kawałek płaskiego plastiku. Podobnie zresztą się dzieje tutaj na, na masce. O, teraz to dobrze właśnie widać pod światło. Te wyloty z podmaski. Szkoda, że one nie są zaznaczone właśnie jakąś taką strukturką, że to nie być jakaś tam siateczka, jakaś tam krateczka, tylko wręcz tutaj. To wygląda jakby było pomalowane, a w zasadzie to jest tam prawdopodobnie wklejona jakaś tam czarna kalkomania po prostu i tyle. Dobra, następny i ostatni, tak naprawdę na liście wlotów, jest ten dachowy. Bardzo fajnie on akurat jest zrobiony. No, może nie bardzo fajnie, bo za chwilę pokażę Wam rzecz, która mi się właśnie nie podoba bardzo. Ale jest on wlotem. Jest tutaj, właśnie w tej jego przedniej części. To nie jest jakaś tam naklejka, która ma imitować głębie, tylko tam naprawdę jest ta głębia. A co mi się w nim nie, nie podoba? Zwróćcie uwagę, o! Akurat to już jest tak duży pryszcz, tak duży skwarek, o tutaj o, mówię o tym o tym tutaj <laughs> elemencie. Nie powinno go być, że ktoś po prostu tego nie zauważył, no ślepy by to zauważył, ktoś tego po prostu nie szlifnął jakimś papierkiem, czy jakimś nawet płaskim zaoszczonym śrubokręcikiem przed pomalowaniem, po prostu tego nie strugnął, kurde nie zeskrobał, no to się naprawdę dziwię. I taki mały i taka mała skaza, można powiedzieć, wręcz na tym modelu. Ale pochwalę, że jest równo wklejony, wręcz co do milimetra. Co nie jest oczywiście tutaj standardem w modelach od da Agostini. Dobra, następną, następną rzeczą, którą wam zwykle pokazuję w, w tych swoich recenzjach jest o, teraz będzie dobrze widać. Jeszcze postaram się to bardziej wyoszczyć. Są lusterka. Lusterko jak to w D'Agostini, oni używają tylko jeden rodzaj tutaj wkładu, czyli srebrna taka, no srebrna dosłownie kalkomania, w której się nie przyjrzymy, w której się tutaj akurat dosłownie nic nie odbija. No ale lusterka akurat fajnie wykonane, równo przyklejone przede wszystkim. Nie zauważyłem na nich nawet pod tą swoją lubką żadnych tam paproszków. Lusterka mi się podobają. Antenki nie ma żadnej, <laughs> za to jest dosyć fajnie zrobiony ten spoiler, te skrzydło. Aczkolwiek jemu też tutaj się trochę za chwilę dostanie, ponieważ pokażę Wam od razu go już, jak, jak zacząłem temat tego skrzydła, to pokażę Wam, jak, jak ono tutaj jest. O, teraz to będzie dobrze widać. Nawet nie muszę używać tej swojej lubki. Zwróćcie uwagę tutaj, jak on jest zamocowany. Tutaj właśnie o spodem, nad tym, nad tym światłem stopu. Jaka tu jest taka właśnie niedoróbka. To jest jedna rzecz, że ten jego, to jego mocowanie tak nie do końca jest do niego przyklejone. I następna rzecz, nie wiem czy to zauważycie, o tutaj na jego dosłownie środkowej części są takie nadlewki, które też tak do końca mi się nie podobają. Mógł to jednak ktoś usunąć przed malowaniem, przed naklejeniem kalkomanii, no ale to są takie rzeczy, które naprawdę ja znalazłem, powtarzam, pod tą o, właśnie swoją lubką, która służy wręcz mi za mikroskop. Zewnątrz już więcej nic tutaj na jego temat tak naprawdę nie wymyślę. I chciałbym wam naprawdę pokazać go jak najbardziej z bliska, bo tam z bliska jego wnętrze oczywiście. Bo chciałbym przejść do jego wnętrza, ale no niestety jego okienka są przeszklone. Żadne z nich nie jest otwarte, ale chociaż spróbuję wam za pomocą swoich ust opisać co tam znalazłem. No więc tak, kierownica wykonana bardzo fajnie, kierownica w ogóle co też nie jest Standardem posiada manetki od, no kurde, kieruję, kręcę tym modelem, chciałbym Wam tutaj pokazać go właśnie jak najlepiej, żeby coś w ogóle Wam pokazać z tego wnętrza. No ale jak sami widzicie, no to ciężki temat, dlatego jednak tak jak mówię, powiem Wam słowami co tam jest. Kierownica posiada właśnie manetki, o zmiany tam kierunkowskazów, czy tam wycieraczek, co nie jest standardem. Poprawnie wykonany kok kokpit, który tam posiada szczegóły, fotele. Kubełkowe również takie, jakie być powinny, aczkolwiek te pasy bezpieczeństwa, tak jak ja zawsze zwracam im uwagę, one są tylko taką naklejoną kalkomanią, nie są jakąś tam osobną strukturą. W tunelu środkowym jest oczywiście yy, dźwignia zmiany biegów, dźwignia hamulca ręcznego. Piąte koło, akurat tutaj, czyli koło zapasowe, tutaj akurat zasługuje na uwagę. O, lepiej już Wam go naprawdę za pomocą telefonu nie jestem w stanie pokazać, yy, zasługuje na uwagę ponieważ jest. Takie same jak właśnie założone, założone do tego modelu, czyli posiada naklejkę na swojej oponie producenta, czyli Michelin. A to naprawdę jest kolejna rzadkość, ponieważ zazwyczaj jak do tych modeli wkładają te koło zapasowe, to ono już jest takie okrojone, że... że o, a tutaj zobaczcie, dosłownie te same koło, które posiada całą tą kalkomanię, tak właśnie być powinno. Dobra. Jeżeli chodzi o wnętrze, no i <laughs> wnętrze, zwróćcie uwagę jeszcze na tą klatkę bezpieczeństwa, która akurat tutaj chodzi mi o spójrzcie, skoncentrujcie się na drzwiach po drugiej stronie, o strony pilota. Właśnie, jak tam fajnie odzorowali te wzmocnienia jeszcze na, na środku tej klatki. No i w sumie, tą klatką to by było tyle, jeżeli chodzi o te wnętrze. Bo już tutaj naprawdę nic więcej nie, nie jestem w stanie wymyślić, nic tam więcej już nie ma. Szybkie podsumowanie, żeby nie przedłużać. Powiem Wam, że yy, moim zdaniem, moja subiektywna opinia, że tak powiem, a wręcz zaakcentuję, jest taka, że warto na ten yy, model czekać z taką trochę większą niecierpliwością, jeżeli ktoś go nie posiada, ponieważ on, żeście sami zauważyli, jest tak wykonany w tym całym roller-kosterze, jeżeli chodzi właśnie o tą jakość, o tą szczegółowość wykonania. Yy, no to jest tak trochę lepiej wykonany w tej kolekcji od Dagostini. Od Może nie jest to jakiś tam model premium. Gdzie model premium to ja oczywiście mam na myśli Fiestę Kajta Kajetanowicza, który dla mnie jest naprawdę bardzo jednym, a może i nawet najładniejszym modelem, jeżeli chodzi o tą kwestię wykonania, o tej szczegółowości właśnie od, od DA. Tak, tak samo w tym przypadku, jeżeli ja bym go nie posiadał, a miałbym możliwość go nabycia po raz kolejny, no to z pewnością bym go kupił. No i przypominam, że on tylko w ciosku będzie kosztował te maksymalnie 75 zł. Także na tym rynku modeli w tej skali, no to to naprawdę nie są jakieś tam zbyt wielkie pieniądze. A ja już kończąc, zanim się z wami pożegnam, przypominam tylko, jak, jak tuś, ktoś z was już jest na tym moim kanale, proszę sobie tam zerknąć na szorcy, których też tam trochę już naprodukowałem. W tych szorcach mam praktycznie udokumentowaną całą swoją kolekcję. Jeżeli ktoś z was chciałby zobaczyć sobie który z tych modeli tam trochę wcześniej. Już na już no to proszę tam pisać w komentarzach bezpośrednio w tych szorcach z prośbą o który tamkolwiek z tych z tych właśnie modeli. A na pewno się posłucham ustosunkuję i go tutaj pokażę. No i co nie będę już przedłużał jak się podobało łapka w górę. Jak ktoś nie subskrybuje jest pierwszy raz i jeszcze nie ma subskrypcji mojego kanału no to naprawić ten błąd oczywiście obowiązkowo z dzwoneczkiem. Przypominam, że jak ja się już tutaj z wami pożegnam, powiem nara, to jeszcze będą lecieć tam przez minutę i 25 sekund fotografię tego modelu, które posta postaram się zrobić takie jeszcze bardziej z bliska i bardziej włoszczone i bardziej szczegółowe, żebyście mieli ten model naprawdę wyoglądany już z, ka z każdej strony. Jak się tylko da. Z mojej, z mojej perspektywy, oczywiście jak się tylko najbardziej da. No i co? Będę się już z wami żegnał. Do następnego. Nara!